Dziś mija 50 lat od zorganizowania protestów studenckich na Uniwersytecie Łódzkim. Przerwana lekcja, spektakl przygotowany przez uczniów 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka i spotkanie z byłymi uczniami Łódzkiej Szkoły Żydowskiej imienia Itzhaka Pereca zakończyły 3-dniowe obchody łódzkiego Marca 68. Uroczystości przygotowała Fundacja Trzeci Wymiar Kultury i Narodowe Centrum Kultury w Akademii Sztuk Pięknych. Krystyna Piaseczna. Widowisko w wykonaniu 60 młodych, zaangażowanych artystycznie i utalentowanych wokalnie osób stało się dojrzałą wypowiedzią na temat skomplikowanych dziejów z historii Polski współczesnej. Akcja sceniczna w multimedialnej oprawie, precyzyjnie opisującej warstwę dokumentalną, pokazała temperaturę tamtych dni. Przyjechała do mnie rodzina i opowiadali mi o tamtych wydarzeniach. Kiedy rozmawiali ze swoimi przyjaciółmi i nagle nie wiadomo skąd pojawiła się milicja, wezwała ich na przesłuchania, kazała się rozejść i no, wydaje mi się, że to było straszne przeżycie dla nich, takie bezpodstawne przesłuchania. Mimo trudów zawsze sprawia nam to ogromną przyjemność, dlatego że uczymy czegoś młodzieży w zupełnie inny sposób. Nie jest to ławka szkolna, nie jest to dystans w tym momencie między uczniem a nauczycielem. Poznajemy się wzajemnie i taka wiedza jest przez uczniów zdecydowanie lepiej przyswajana. Fragmenty dziadów, bezpretensjonalnie zacytowane, wyśpiewane z pasją songi, napisane specjalnie do spektaklu muzyka Marcina Wernera, stworzyły wielopłaszczyznowy przekaz o rozstawaniu się z sobą, ojczyzną, domem, sąsiadami, szkołą. Czy ona jest Żydówką? Czy ja jestem Żydówką? Czy ja jestem Polką? Czy ona jest Polką? Na widowni znalazł się Sławomir Grünberg, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, autor filmu dokumentalnego Perecowicze. Wrażenie oszałamiające, wspaniały spektakl. A wzruszyłem się wielokrotnie, ocierałem łzy z oczu. Nie spodziewałem się tego, po prostu bardzo profesjonalnie zrobione, bardzo mądrze, świetne teksty, świetnie zaśpiewane, także właściwie ogromne słowa uznania. Część drugą spotkania wypełnił pokaz filmu dokumentalnego Perecowicze z roku 2009, który pokazał eksodus grupy dawnych uczniów żydowskiego liceum, którzy przyjechali dziś do Łodzi z różnych części świata. Ta lekcja historii nie została przerwana. Ona się dopiero rozpoczęła. Trwa.